Cześć, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Mateusza. Dzisiaj witam was w poradniku, w którym powiem wam, albo pokażę wam w sumie, jak obsługiwać program Open Broadcaster, czyli program, w sumie, jak to popularnie mówią ludzie, którzy właśnie nie znają się na tym, do montowania. Dlaczego do montowania? Czy to jest błędne określenie? Jak najbardziej nie, ponieważ jak widzicie, ja teraz ten program nagrywam i nagram, jak widzicie tutaj kamerkę. Od razu tutaj pulpit, mogę dodać jakiś tekst. O, jak widzicie, tu jest mat, mi się pokazał. I tak, pokażę wam generalnie, jak wszystko tutaj dodać. Jak ustawić ten program, aby wam się nie zacinał pod wasz komputer. Bo wiadomo, jeżeli ktoś ma dobry komputer, to ustawi te po prostu ustawienia. Tak, żeby było mu wygodnie pod jego komputer. Tak, jeżeli ktoś ma słaby komputer, nie ustawi tych najwyższych i tak dalej, to można sobie zrozumieć. A więc tak, słuchajcie, zacznijmy od pierwszej rzeczy. Przechodzimy w okładkę ustawienia i tak, tutaj te główne to w ogóle pomijamy, bo to jeżeli ktoś chce się tym bawić, to niech się tym bawi, jeżeli nie, to nie. Kodowanie, to jest bardzo ważne. Uwaga, jeżeli ktoś sobie zaznaczy encoder, to prawdopodobnie będzie mu to wszystko lagować, ponieważ no encoder to jest taki, powiedzmy, to jest nic. Więc jeżeli będzie nagrywał jakąś grę, to przede wszystkim będzie komputer dwa razy bardziej obciążony. I po prostu czekajcie, przyciszę sobie muzykę i po prostu będzie wszystko się lagowało. Więc tak, lepiej sobie ustawić albo tutaj to, albo tutaj, jak widzicie, ja mam Nvidia, jeżeli wy nie macie, no to ustawcie sobie coś innego, to tutaj co macie, oprócz encodera. I tak, oczywiście bitrate stały, chyba że chcecie streamować, wtedy sobie odznaczacie. No i teraz uwaga, cyferka, ja mam tutaj 10 tysięcy i tak, przede wszystkim, teraz uwaga, pomijamy wszystkie streamowanie i przechodzimy do obrazu. I teraz tak, w zależności od jakiej jakości chcecie nagrywać, ale uwaga, nie w każdej jakości możecie nagrywać. Jest to spowodowane dwoma powodami. Przede wszystkim komputer, jeżeli macie słaby komputer, to nie będziecie, prawda, nagrywać w jakości 4K. No i druga rzecz to jest internet, tak? Nie będziecie nagrywać w jakości 4K, jak macie, załóżmy, 1 kilobajt internetu. No właśnie. Więc tak, ja mam dosyć szybki internet i ja to nagram w Full HD. Więc tak, jeżeli załóżmy, ktoś chce nagrywać sobie po prostu to w jakości HD, przestawię sobie tutaj na jakość HD. Wiadomo, FPS-y może sobie zaznaczyć 60, w sumie może napisać sobie 60, tak? Wtedy klika tutaj sobie zastosuj i OK. Dobra, ale jeżeli ktoś chce, uwaga, teraz może sobie zapauzować filmik i to wszystko, że tak powiem, nie wiem, zapisać. Jeżeli ktoś chce nagrywać w HD w 30 FPS-ach, to powinien tutaj ustawić 5000. Jeżeli chciałby nagrywać w jakości HD i w 60 FPS-ach, powinien ustawić sobie w kodowaniu tutaj 8000. Jeżeli w jakości Full HD, tak jak ja, tutaj i w 30 FPS-ach, powinien sobie ustawić 10000, tak jak mam to ja, a jeżeli chciałby nagrywać w jakości Full HD i w 60 FPS-ach, to powinien sobie tutaj ustawić 12 tysięcy. I tak, słuchajcie, to właśnie tak powinno wyglądać. Wiadomo, 4K może nie będę podawał, bo to już tam naprawdę 30 tysięcy trzeba sobie tego czasem ustawić. Ja sobie tak często ustawiam 30 tysięcy, bo ja mam bardzo szybki internet. Ja mam 110 MB przesyłania i 350 MB pobierane, tak by the way. I tak, streamowanie. Wiecie co? Może o streamowaniu zrobię odrębny poradnik, bo naprawdę to jest w ogóle inna bajka i nie chcę tutaj nikomu mieszać. Jeżeli jest ktoś taki, który po prostu nie zna się na tym programie, po prostu przyszedł zobaczyć, jak się, prawda, ten program ustawia, to na pewno to nie będzie dobrze, jak tutaj będę jeszcze tutaj mówił i mieszał o tej zakładce streamowania. W obrazie tak naprawdę wszystko powiedziałam, tutaj możemy sobie jakość ustawić. Ja polecam monitor, naprawdę. I tutaj wybieram sobie oczywiście kartę graficzną. Ja mam tylko 750. Jak widzicie. No i tak, dźwięk. Tutaj wiadomo, możemy sobie ustawić mikrofon. I tutaj, w sumie tutaj mikrofon, do którego teraz mówimy. A tutaj urządzenie, które będzie przechwytywało. Czyli na przykład, nie wiem, załóżmy, no takie dźwięki systemowe, tak? Typu coś takiego, nie? I tak, słuchajcie, to jest bardzo ważne. Teraz, jeżeli tutaj macie 500, to teraz przechodzimy do zakładki zaawansowane i tutaj powinniście mieć
tak właśnie około 2 razy więcej, 1,5 razy więcej, lub no ewentualnie taką samą liczbę. Nie możecie mieć mniej ani tak bardzo dużo więcej, tak? Bo wtedy po prostu będzie coś takiego, że wy powiecie cześć, a na obrazie te cześć będzie załóżmy za 10 sekund. No i załóżmy będzie gra, w której zginęliście, a na obrazie jeszcze żyjecie, tak? Po prostu no, nie będzie synchronizacji, więc to, na to trzeba uważać. I tak, priorytet, jak już tutaj jesteśmy, to wszystko wytłumaczę. Tego się nie ruszamy, bo ja tego sam nie rozumiem. Bo no, ja to próbowałam, ale to ani nie obciąża komputera, ani nic z tym nie robi, to tylko jest, bo jest, tak? Tutaj zaznaczamy koniecznie na normalny. Bezczynny to będzie bezczynny, powyżej normalnego komputer będzie zawieszał się i wysoki to w ogóle już, tak wiecie, to będzie taki priorytet, że po prostu gra będzie wam się zacinała i w ogóle. I tutaj zaznaczymy sobie stałą liczbę klatek na sekundę i tak naprawdę to tyle. Co my tutaj też możemy wymusić sobie synchronizację. Dobra, skróty klawiszowe. Tutaj możemy sobie oczywiście zaznaczyć, że jeżeli mamy na przykład, załóżmy, jeden monitor, to możemy sobie zrobić coś takiego, że odpalamy sobie grę na cały ekran. Na przykład, tak jak w moim przypadku, naciskam sobie F8, mi się rozpoczyna nagrywanie, naciskam F7, zakończa mi się to nagrywanie, to jest bardzo przydatne. Uwaga, zaawansowane już umówiliśmy, to pomijamy. To zakładkę też będziemy pomijać, bo to... No to jeszcze jest takie, wiecie, nie wiem jak to powiedzieć, profesjonalistów, ja sam jestem profesjonalistą. I tutaj mamy bramę z szumów. Jak widzicie. Tak, i tego ja raczej się nie tykam. Więc w sumie wiecie co, to tyle. To tyle tak naprawdę z tego poradnika. Tu możemy przełączać scenę, tylko że to jest zepsute, ponieważ tutaj będzie nam się przełączać tylko na jedną scenę i też wam nie chcę za dużo tutaj mieszać. Także słuchajcie. Tak, co do jeszcze ustawienia. Interfejs, myślę, mi się wydaje, że jest bardzo przyjemny. Jeżeli chcemy coś sobie sprawdzić, coś sobie ustawić, to tutaj naciskamy rozpocznij podgląd. Jeżeli chcemy na przykład, załóżmy, przestawić tą kamerkę naszą na przykład, to dajemy tutaj edytuj scenę, naciskamy i sobie naciskamy na kamerkę, możemy ją sobie, prawda, przesuwać. Chcemy dodać jakiś tekst, naciskamy tutaj, w tym miejsce, prawym przyciskiem myszy, dodaj i tekst. I po prostu piszemy tekst, coś tam, wybieramy sobie, załóżmy, czcionkę, kolor i pyk. I mamy nasz tekst. Możemy go sobie powiększyć, pomniejszyć lub usunąć. Także to tyle. Na razie, do zobaczenia, trzymajcie się i cześć.